Siemandero, witam na kanale. Mamy 6 stycznia, ja po... mamy 6 stycznia, ja po... mamy 6 stycznia. Ja postanowiłem zrobić inwentaryzację swojego, swojego sprzętu w głównej mierze wszystkich gier, które posiadam na wszystkie platformy, które tutaj mam, które widzicie na tej półce. Na razie są to trzy półki, aczkolwiek już powoli się zapełniają. Lada moment, czy trzeba będzie się wybrać do IKEI po kolejną półę na kolejne gry, co mnie bardzo cieszy. I teraz tak, po kolei będę leciał, pokazywał mniej więcej ogólnikowo, bo już filmiki zrobiłem, jeżeli chodzi o całość mojej kolekcji, pokazywałem gry wszystkie, każda, każda po kolei, także polecam te filmiki, jak również filmy, w których pokazuję moje zakupy growe. A tu pokazuję kolekcję już poukładaną mniej więcej w całości, kilka gier tam jeszcze muszę posegregować. Mam je alfabetycznie, aczkolwiek nie aż tak dokładnie, bo po prostu gry na A wrzuciłem na początek, na B już tak dokładnie ich nie segregowałem, która powinna być przed którą, no bo to troszkę czasu by mnie zajęło, którego też i tak mam bardzo mało. Wykadruję sobie, wyostrzę. Tutaj mamy gierki z PlayStation 4, których mam, zaraz Wam powiem, dokładnie sobie ściągę, 286 tytułów. 286 tytułów mam na początku 2021 roku. I tak, tutaj co, co mamy ciekawego? O, pierwszy tytulik to będzie ten nie, go wygrzebie, Attack of the Titans, yy, gierka, której jeszcze nie ogrywam, ale zamierzam ograć na podstawie anime. Yy, I wiem, że to jest dosyć udany tytuł, yy, był dosyć wysoko ceniany, całkiem udana, udana gierka. Yy, cóż dalej? Bioshock. moje ulubione Bioszoki. Tu mamy kolekcję wszystkich trzech części yy, Bioszoka. Potem co, kolejny tytułik, dosyć rzadki też. Blue Rider o takim małym niebieskim stateczku, ciężki dosyć, gdzieś wyhaczyłem go na Allegro. Była jedna sztuka, potem się na ten tytuł już nie napotkałem. Co tutaj mamy jeszcze? Control, Children of Mana, Morta, co ja mówię, Children of Morta. Fajna gierka, całą przeszedłem, jest to taki pikselowy, może Diablo podobny tytułik z elementami roguelike'a. Bardzo polecam, bardzo fajna gierka, dobrze się przy niej bawiłem. Później, co to mamy, Carmageddon oczywiście, ja uwielbiałem ogrywać dwójeczkę na PC -cie kiedyś, trójeczka już była taka nie bardzo, ten 2000 TDR, ale też z całego przeszedłem. Tutaj mamy Steelbook Code Vein, też będę się zabierał za to, anima, animowa, animowa wersja Soulsów. Dragon Quest Builders, czyli Minecraft w świecie Dragon Questa, planuję dwójkę zakupić, ja tą część całą przeszedłem, bardzo fajna. Gierka Dumik z 2016. Fenomenalny tytuł, właśnie skończyłem ogrywać Duma Eternal, którego też ostatnio kupiłem. Co tu mamy niżej? Niżej półeczka Digimony, no w to nie będę grał. Później mamy Darkest Dungeon. To troszkę ogrywałem, ciężki tytuł, ale planuję do niego wrócić jeszcze. I później moje ukochane. Dark Souls 2, 3, Dark Souls Remastered. Uwielbiam wszystkie, wszystkiego rodzaju solsiki. Teraz też ogrywam Dead Cell pikselowy, rogalik. Świetny tytuł, po prostu nie mogę się od niego oderwać. Kolejne tytuły, Dragon's Dogma, to jest Remastered, gierki z trójki, ja to grę całą na trójce, świetny tytuł po prostu. No tutaj mamy Far Cry'e, Primal, czwóreczka, piąteczka, brakuje mi jeszcze trójki, która została też wydana na czwórkę, potem mamy Finale. Final to jest 15, nie grałem, troszkę odpaliłem, ten system walki mnie troszkę odrzucił, ale na pewno wrócę do tego tytułu, bo, bo jest to fajna gierka. Później mamy Final Fantasy HD, HD w Steelbook, to kupiłem kiedyś w Biedrze, była promocja. Ostatnio nabyłem Zod Zodiac Age'a i jeszcze mam tego HD z PSP Gravity Rush, tutaj dwa ekskluzywy z, z PlayStation i z PSPK przerobiony. Grand Kingdom, też że taka rzadziej spotykana gierka, była w plusie dodana. Ona wyszła też na PSVT. Grida, Gripa, Infamousy, oczywiście Second Sun, którego nie do końca lubię. Uwielbiam trylogię na trójkę, a w pierwsze dwie części, a ten mi nie podszedł strasznie. Chociaż z tego przeszedłem, to nie ukrywam. i dobrze się bawiłem, ale mam tam kilka zastrzeżeń. Co to dalej mamy? Matterfall. Też gierka przekrótna, ostatni było, to po prostu masakra, co tutaj, Men Eater, teraz w plusie został dodany, bardzo polecam, fajna gierka relaksacyjna, bardzo prosta platyna, Metro, dwie części, ja to ogrywałem na trójce, potem przeszedłem jeszcze na czwórce, uwielbiam te dwie części, potem mamy tutaj Metro Exodus, też przeszedłem, też świetny tytuł, co to takiego, też rzadszy tytuł. Memory of Us też mi się udało wyhaczyć. staram się kupować takie właśnie dziwactwa. Potem mamy. Jak ta gierka się nazywa? Mater, Mater Gunship. Tutaj robimy własne bronie, też Rogalik, bardzo fajna. Mutant R0, też mi się gierka bardzo podobała. Lubię tę strategię w pokroju, właśnie X, -Coma. Także ten tytuł też ograłem. Świetny tytuł. Coś później. Nier, Niera, też uwielbiam. Teraz czekam na właśnie Niera, tego, który będzie. Remasterem gierki z, z trujeczki, niochy, jedynkę przeszedłem. Dwójka czeka jeszcze na, na swoją kolej, żeby żeby ją ograć, ale na pewno gram bo uwielbiam tego typu, typu gierki. Okami też sobie zakupiłem, bo nie mam na playa. Dwójkę na trójkę też nie grałem, więc trafił mi się tutaj HD wersja na czwórkę i całą przeszedłem. Co dalej? Rezydenciki oczywiście, brakuje mi tylko. Mam, dwó mam dwójkę, brakuje mi trójki, którą zamierzam kupić i ograć. Mam re Revelation, dwójkę, brakuje mi jedynki jeszcze, ale mam ją na trójce. Siódemeczka, też ograna cała. Później piąteczka, moja ulubiona, chyba. Na trójce zagrywałem się jak szalony. Origins, czyli tutaj dwie wersje wydane, które były pierwotnie chyba na GameCube, a potem były portowane. Rage, który mi bardzo pozytywnie zaskoczył, świetny tytuł, fajnie się strzelało. Mimo, że pustego świata, co dalej, co dalej, co dalej, e, tutaj kolejna, kolejna półka oj to jest świetny tytuł e, Remnant From The Ashes po prostu fenomenalny jak ktoś nie grał po prostu polecam w ciemno e, niech się z tym tytułem zapozna, jest genialna gierka, co dalej Steamward. E, o właśnie tutaj też tytuł, e, który nie spodziewałem się, że tak mnie zachwyci Mamy tutaj dwie gierki. Jedna to jest taktyczna, taka a la X, -com, ale 2D. A tu mamy hmm, STEM World Dig, czyli po prostu hmm, górnik, tak? Dużo takich gierek jest na komórki. Jak tam gdzie się kopiemy, zbieramy złoto, to mam wersję na PC, to Jest teraz druga część, na którą się czaję, ale tą bardzo polecam. E, tego Heista jest świetny tytuł. Nie spodziewam się, że tyle opcji będzie e, w tej gierce. Co dalej? E, Cinemora, też jest całkiem fajny tytulik, e, Jest to strzelałka, e, lecimy stateczkiem. Co tu dalej, co tu dalej ciekawego jest? This is Police, dwie części też zamierzam ograć. Banner Saga, o, Binding of Isaac, też udało mi się ten tytułik trafić za niską kwotę, bo było to wcześniej w cyfrze, wydali w pudełku, od razu sobie go kupiłem. Też Rogalik, świetny. Później dwie części The Division, dwie części The Within oczywiście. Devil Win przeszedłem w dwie części, świetnie się bawiłem, też lubię te survival horrory. Eee, to tylko, że to jest więcej strzelania troszkę niż może survivalu. Dwie części The Division, dwójeczka bardzo mi się spodobała. Też polecam, kosztuje naprawdę grosze. Ja grałem sam bez multi, e, a i tak gierka po prostu fenomenalna. Dwie części The Surge, czyli tutaj cyber e, szczepy tego typu rzeczy, ale w klimatach Dark Souls'owych, czyli tutaj mamy tą mechanikę Souls'ów. Co dalej? Bard Tales też zamierzam ograć. Kodynki kiwami, dwie części też mi się udało kiedyś kupić w jednym pakiecie. Gierka o demonach, ale coś w klimatach Monster Huntera. Co my tu dalej mamy? Moje Valkyrie ulubione, też uwielbiam te dwie tytuły. Także tu mam Walkiria Chronicles czwóreczkę i mam tutaj Remastera European Edition, obydwie gierki przeszedłem. Vampir, zaskoczenie dla mnie, świetny tytuł. Po prostu ja przy tym się bawiłem fenomenalnie. Dziwi się, że jest to tak nisko oceniony, bo według mnie gra jest naprawdę warta ogrania, świetny klimat. No po prostu fenomenalny tytuł. No Wiedźmak tego kupiłem oczywiście na premierę, to jest moja premierowa edycja. Niedawno sobie nabyłem Game of the Year Edition, także mam tutaj też Game of the Year. Co tu dalej takiego ciekawego FIFA? to od brata Gritfall teraz był dodany do, do plusa. Co miło mnie zaskoczyło jeszcze nie ogrywałem zamierzam to ograć. Hellblade też się na to czaiłem fajna gierka też ograłem super tytuł. I ostatnia półka to już tytuły nie są nie są poukładane z uwagi na to że to były te świeże nowe zakupy i, i jeszcze tego nie układałem. No i mamy tutaj Sekiro oczywiście Świetne Sekiro. Z ostatnim bossem walczyłem cały weekend. Wyobraźcie sobie, że jednego bossa klepałem i uczyłem się go cały weekend kuziwa. Cały weekend zmarnowałem, żeby tylko. ale gierkę przeszedłem i jestem zadowolony po prostu. Gierka przegenialna, tak? No i Doom Eternal, właśnie którego wczoraj wieczorem chyba około 3 nocy skończyłem. I tu mamy jeszcze Naruto w Steelbooku. Też świetna, świetna taka kompilacja wszystkich części gry naruto z playa trójki i dodatkowo tutaj jeszcze mamy dwie części jedną ręką ciężko mi to ogarnąć i tutaj jeszcze mamy roat toboruto i czwórkę także te które zostały wydane tylko i wyłącznie na playa czwórkę bo jakieś bonusowe filmy także to jest kompilacja chyba na trzech czterech płytach już nie, nie pamiętam w steelbooku brakuje mi artbooka co prawda do tego który był w tym case papierowym ale i tak dałem za to stówkę więc jestem bardzo zadowolony niżej mamy kolekcję gierna plejacza. Dwójkę, tych mam, zaraz sobie zerknę, 77 sztuk plus, plus jedna Wii, bo mam też konsolę Wii i oczywiście Zelda musiała być, ale jeszcze nie ogrywałem, no nie mam czasu po prostu na wszystko, żeby wszystko ograć. To mamy gierki pozostałe, tytuły mniej więcej jak widać, ja ogólnie Playa dwójkę kupiłem tylko i wyłącznie, żeby ogrywać wszelkie Barnauty, bo jestem wielkim fanem tej serii, nie zrobili mi remastera na trójkę, na czwórkę, co za dziady, po prostu. No trudno, więc gram cały czas na dwójce. Dobra. Eee, I największa, jakby, część, lwia część mojej kolekcji gry na Play'a Trójkę, które wczoraj pokładałem. Mam ich 407 sztuk. Słuchajcie, 407 sztuk mi się zbierało przez te wszystkie lata. Eee, I mało tego, nie ma tutaj wszystkich gier, bo e, jak zacząłem wczoraj układać te gry, też alfabetycznie w miarę, to okazało się, że brakuje mi części tytułów, które chciałbym mieć, a, a nie mam, albo wydawało mi się, że je mam. I mamy tak. Brakuje mi Asasyna trujeczki, tak? Mam tu rogułę tego, który wyszedł na pocieszenie, bo wtedy wychodziły chyba część na Play'a czwórkę. i trójkowcy dostali tego rogułę, ale on też wyszedł na Play'a czwórkę i też chyba go mam w kolekcji. Później coś tu takiego mam. A, cała seria. Momencik skadruję sobie, że to jakoś lepiej. Tu mam problem z oświetleniem też. Asura Wrat, też ciekawy tytuł, rzadki. Jak go gdzieś tam widzicie, kupujcie on zawsze zejdzie. Co tu mamy, Army of Two, o ile dobrze to czytam, bardzo fajny tytuł od EA, mam trzy części. Ludzie narzekali na ostatnią część, Dead Cartel, mi się bardzo podobała, nawet bardziej od dwójki, ale to mówię, wszystko kwestia gustów. Alicia Madness, tutaj też jest dołączona do tej wersji pierwsza część. Ja pierwszą część ogrywałem na PC, -cie. też się świetnie bawiłem, ta gra też dosyć drogo chodzi, także jak gdzieś widzicie, warto ją sobie zakupić. Tu mam jakieś takie mniejsze gierki, Air Conflict, e, później z ciekawszych tytułów, Battlefieldy, mm, okazało się, że nie mam trójki, więc muszę trójkę sobie dokupić, w którą oczywiście grałem, przeszedłem, mam tutaj w Gold Edition Bad Company jedyneczkę, dwójeczkę, żałuję, że nie wyszła z polskim dubbingiem, po prostu polski dubbing, Battlefield Bad Company dwójkę na Xboxie. 360 jest genialny, tam jest Cezary Pazura i cała plejada tych polskich naszych aktorów, wyszło to świetnie, no na playu to nie wyszło, nie wiem dlaczego. Okazało się, że mam trochę duplikatów, bo mam tutaj pre-sequel, jeżeli chodzi o Borderlands'y, wszystkie części przeszedłem, została mi tylko ta na czwórce, najnowsza, ale to jak do piątkę, 5, żeby sobie pograć już w 60 4K. Także tu mam duplikat, tutaj się okazało, że też mam duplikat, ale to chyba świadomie go kupiłem, bo gierka jest dosyć rzadka, od Konami. Tak, od Konami, Beard of Steel, mam dwie części, więc będzie na jakąś wymiankę, może jakiś konkurs zrobię, nie mam pojęcia, co dalej. Hmm, Bioszok, gdzie go miałem? Tutaj. I okazało się, że nie mam bioszoka. dwójki i jedynki. No po prostu w szok się wbiłem, że szukałem tych, mówię, szukam grzebie, musi to być, musi, 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 musi. musi. I okazało się, że dupa, nie musi, bo nie mam. Gdzieś oczywiście gry ograłem, sprzedałem kiedyś, jakieś jeszcze nie zbierałem. I okazuje się, że nie mam w kolekcji bioszoków, tak? Także tutaj hańba na moim honorze, że nie mam tych moich ulubionych dwóch bioszoków. Więc będę musiał sobie je szybko zakupić gdzieś tam na Allegro w jakichś fajnych wydaniach. No bo wstyd po prostu, żebym tych tytułów nie miał, tak? Gdzie jest to moja ulubiona seria. Dobra, eee, koniec żalania się nad sobą. Lecimy dalej. Na Cy! Eee, brakuje mi Call of Duty, tutaj właśnie Modern Warfare, eee, pierwszej części. Także wychodzą luki na skazie. Że ilu gier ja nie mam, a które wydawało mi się, że mamy. Jeżeli to miałem, to wszystko rozgracone, powyrzucane. E, tu mamy Steelbooki, Dirta nie mam oczywiście, też się okazało dwójki, bo jest trójka, jest jedynka w Steelbooku, takim mocno poniszczonym, ale, ale zawsze. Showdown, którego też przeszedłem. E, mamy tutaj Dragon Crown, też rzadka gierka, wyszła na e, czwórkę. Bardzo fajny tytuł. Bite mapik, taki rycerzami bijemy się. To oczywiście Dragon Dogman, o którym wcześniej mówiłem, którego mam też na, na czwórkę. Świetny tytuł. Devil May Cry, czwóreczka HD, którą mam też wersję te, tych trzech części, mam na playu czwórce. Tutaj mamy Damage <coughs> Inc. średnia gierka z samolotnikami, ale kupiłem. Aż znaczy i kupiłem. Dostałem, dostałem ją od mojej przyszłej małżonki na prezent. I tutaj do tego był razem dołączony taki fajny gadżet, który mam u góry. Oj, oj, oj! Jest to taki wielki, fajny pad z przepustnicami, on też pasuje do innych Gierek z samolotami. E, tu mamy przełączniki, no, no świetny, świetny gadżet. E, joysticki to teraz rzadkość, także stoi sobie tutaj dumnie. E, Szkoda, że nie mam pudełka, do niego był bez pudełka, ale trudno. Dead Islandy, Dead Island, właśnie, jedynka dwojeczka. E, tutaj mamy też ciekawy. Egzemplarze dwóch gier Demon Soulsy są bardzo drogie. Ja je kupiłem po 15-20 zł za sztukę. Naprawdę, jednego kupiłem w zestawie gier za 200 zł, gdzie wybrałem chyba sobie 7-8 gier, które mnie interesowały, takich bardzo drogich, a resztę opyliłem i jeszcze na tym zarobiłem. Także warto kupować sami pakiety, co dalej. A Dead Space, jedynka, dwójka, trójka, wszystkie przeszedłem, Uwielbiam oczywiście. Jeżeli chodzi o najlepsze, najgorsze, no to najlepsza jedynka, potem dwójka, potem trójka, no niestety. Eee, tu mamy oczywiście dwie, podwójne wydanie Dark Soulsów w lim edycji limitowanej, obydwie w bardzo dobrym stanie. Tutaj troszkę pozaginane te kartoniki, ale całość w środku igła eee, Dark Soulsa dwójkę. Eee, później Darksidersy, których do tej pory uwielbiam. Eee, nie, nie do końca oddany Duke. Co tam dalej mamy? Trzy części Fira, na które też polowałem, żeby mieć cały kompletik. Mam Fira jedynkę, dwójkę, trójkę. Jedynkę przeszedłem, jedynkę przeszedłem na kąpie, pozostałe części na, na PC-cie. a finale. Co tutaj, takiego F1, jeszcze całkiem ciekawy tytuł e, o e, o gokartach tak jakby tylko z postaciami. Mamy małe formułki, i gramy postaciami właśnie z F1. Co dalej? Tutaj mamy całą serię już God of War, czyli volumę 1, volumę 2. Są to gierki z. Playa 2 PSP na, wydane na trójkę, God of War trójka, e, wstąpienie, który, no, według mnie gorszy był od trójki. Tam dodali jakiś e, tryb sieciowy, który nie bardzo był e, udany, ale obydż, wszystkie części, że jak powiem, tutaj przeszedłem. E, potem mamy Goldie, Golden Reload. Nie wiem, czy to było z Nintendo. Wii, ten tytuł, e, tak mi się coś kojarzy. Potem Heroes of Over Europe, też bardzo fajna od Ubisoftu strzelałka arcade'owa, zresztą zauważcie, że na Play'u trójce wychodziło dosyć dużo tych strzelałek arcade'owych, samolotowych, gdzie na trójce tego naprawdę brakuje, nie ma tych tytułów, wyszedł tylko chyba ten Ace Combat 1, a tak na dobrą sprawę to może w wersjach jeszcze tam jakichś cyfrowych są, ale tak to jest ich bardzo mało, na przykład tutaj mamy już il 2 Szturmownik, o Infamousy, uwielbiam, uwielbiam Infamousy, także to musiało być. Mam Iko, e, Classic HD, dosyć drogo chodzi, a ja miałem taki czas że bardzo często kupowałem tą część. E, miałem chyba z 5-6 sztuk, także powymieniałem sobie. Potem kolejna gierka też rzadka. E, odrzutowce, co dalej? E, King Contract, też gierkę przeszedłem. E, nie jest to może jakaś fenomenalna gierka, ale fajnie się przyniebawiłem, też dosyć rzadka. E, tutaj już mamy zestawy legów. Lego akurat nie kupowałem specjalnie. One gdzieś tam i w pakietach wpadały, mam nawet duplikat właśnie Lego Batman DC Super Heroes e, Lost Planet, dwie części, nie trzy części, przepraszam bardzo. Jedynka wyszła, pierwsza była ekskluzywem na Xboxa, potem na plejacza wydali ją, potem dwójeczka taka na multi, przy, mocno przy, nastawiona, i potem trójeczka na singla, chyba najsłabsza. E, tam takim wielkim mechem też to te sterowaliśmy, później tak e, Lollipop, często wtedy Też dosyć droga gierka, warto ją kupić. Little Big Planet karting, czyli tutaj wersja go kartów w, 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 w klimacie, tutaj właśnie Litle Big Planet, też na to polowałem. O, tutaj się okazało, że rzeczywiście nie mam pierwszego Motor Storma, który wyszedł jako e, tytuł startowy na plejacza trójkę. Byłem przekonany, że go mam, a się okazuje, że go nie mam, więc też będę musiał sobie go nabyć. Także dużo wyszło braków, jak zacząłem to wszystko e, inwentaryzować. Poniżej, Prince of Persia, tutaj mamy prototypa 1, 2. Tu też bardzo fajny zakup, który nie wiedziałem w ogóle, że ta kierka wyszła na, na playa trójkę. Planet WS Zombies. Każdy to zna, bo był w pewnym momencie szał na ten tytuł. Co tutaj mamy dalej? Całą trylogię Ninja Gaiden. Jedynka, dwójka, trójka i jajbat. taki spin-off w cel Shadingu, gdzie gramy jakby przeciwnikiem Ryuha yy, Jabuzy. Potem mamy Naruto serię. I też myślałem, że mam wszystkie. Okazało się, że nie mam dwójki. Mam trójkę. Właśnie Storma z Edition Full Burst. Mam Generation, mam Naruto 1. Też na którą polowałem był problem. Nie mam dwójki, muszę też sobie poszukać dwójki. New For Speed co prawda nie mam ich wszystkich, Mam Hot Porswita mojego ulubionego do tej pory. Teraz szczaję się na remaster na, na właśnie na czwórkę. nasze dwójka, jedynkę przeszedłem, dwójka mi nie podpasowała, muszę sobie właśnie dokupić do kolekcji Most Wanted jeszcze. I The Run, który też jest dosyć krótki, ale całkiem fajny mi się podobał. E, także brakuje mi tutaj e, tego właśnie New For Speed Undercovera, który był trochę krapiszczonym. Brakuje mi tego Prostrita, wyżej Wyszedł dodatkowo jeszcze ten New For Speed, e, gdzie w nocy się się, że teraz zapomniałem nazwy. Wyszedł też na dwójkę. Także kilku kilku części New For Speed mi brakuje. E, co tutaj dalej? Mortal Kombat, e, Metal Gear Solid. Rising, Max Payne, oczywiście bardzo fajny tytuł. To też dosyć rzadki tytuł jest, a bardzo fajny. Mi się w niego świetnie grało. Maj Majin and For Second Kingdom. To graśmy chłopcem, i takim wielkim, właśnie ogrem, taka gierka do współpracy. Tu też jest tytuł, który bardzo lubię. jest Dwójka, Pełna Rozpierciucha. I tutaj Mayhem, Gierka z Oziela Distraction Darby. Do tego są dodawane okulary, takie 3D, staje papierowe i mamy tryb 3D nawet na zwykłych telewizorach. Co tutaj dalej? O, okazało się, że mam dwie części Portala, dwójki, bardzo fajne, e, fajne gierki. Później e, Persona, to też się cieszyłem z tego zakupu, głupi Arena, bo, bo jest naprawdę rzadki. Fajna gierka. E, Red Dead Red Faction, który też wyszedł na czwórkę w wersji Rem Remastered. O, mamy kolejne rezydenty. tutaj mamy piąteczkę, szósteczkę i rezydenta Revelation oraz Operation Raccoon City, który był raczej takim Krapiszczonym, w tego nie grałem, bo nie dałem rady. Po prostu tu mamy całą trylogię Ratchetów, e, Tall of Destruction. Potem był samodzielny dodatek Quest for Boty, e, tu było a, a crack in time. To było właśnie z zabawą z czasem. E, Nexus, załoga Q to było z PSP, bardzo krótka. E, starocany dwie części. To, to jest ta sama gra, tylko jakieś troszkę inne wydania mam. Okazało się też, że nie mam właśnie. Y, ale to za chwilę jeszcze przejdę. A tutaj mamy Silent Hill, które też że tak powiem, udało mi się kupić. Mamy Homecoming, kur i, i kolekcję HD. Właśnie dwójki, trójki. Spiderman, Okazało się, że mam podwójnego Shadow Dimension, ale nie mam tego. Yy, coś o czasie tam był jeszcze jeden Spiderman właśnie, którego mi brakuje. Dwie części polskiego snajpera. Jedynka, dwójeczka. I teraz niżej tutaj yy, schodząc też bardzo rzadki tytuł. Do challenge. To jest takie fajna gierka. Ścigamy się z skuterami śnieżnymi. Bardzo fajna gierka. Split second. Moje ulubione arkadowe wyścigi na, na trójeczkę. Tutaj mam Spyro. Chyba ta jedyna część była wydana na Playa Trójkę. Też fajny tytuł Sega Rally. W błocie się ścigamy. Oczywiście moje ulubione Saint Rousy. Trójeczka, czwóreczka. Co tutaj mamy? O, widzicie, mam dwa razy Orange Boxa gdzie tutaj mamy właśnie half Life, a, dwójkę portala i Team Fortress, the Last of Us, oczywiście standardowo, Sabotor też całkiem ciekawa gierka gdzie świat był czarno-biały, a jak pokonaliśmy tam jakieś przejmowaliśmy rejony, zaczynał się być kolorowy, e e Walking Dead też ciekawy tytuł, no tu mamy całą serię, Tom Clancy tak, Rainbow Six 1, y Vegas y Vegas dwójka, Endwar, Hawk, brakuje mi hawka dwójki. E Double Agent, Trilogia, Blacklist. Blacklist mi się bardzo podobał. Tales of Xillia, to są wydania zbiorcze, bo tutaj mamy też cały... Kiedyś mi się udało kupić to w niskich cenach. Mamy xilia 1, xilia 2 i tu mamy trzy części aż. Dwie części Symfonii i Grace, także też te gierki poprzechodziłem. A sam dół Devil With jedynka, która wyszła też na trójkę, co tu jeszcze z ciekawych Polski. Dwa światy, deluxe jakaś tam to edycja. Co tutaj dalej? Transformersy bardzo fajne, dwie części, ale nie te filmowe, tylko takie poza, poza filmem. Bardzo fajnie im się udały. Też rzadka gierka Trinity Soul of Zin. White Knight Ronicles, jedynka. Dwójka jest bardzo droga. Też rzadka do, do, do znalezienia. Bo tam jest też jedynka jako gratis. Way of the Samurai. O, i tutaj też jest fajny tytuł. Wychaczyłem go kiedyś za dwie dychy, a szukałem, szukałem. Yakuza y... Dead Souls. Bardzo fajny tytuł. Spin-off serii Jakuza, gdzie tam walczymy z zombiakami. Mi się on podoba. Sz szukałem tego tytułu, udało mi się w steelbooku, aż nie wierzyłem, że tak powiem, że to wychaczyłem. Tu mam Walkier jeszcze na trójkę i to też polski akcencik Xblade wydany przez Topware chyba Interactive, oni chyba już nie, nie istnieją e, dobra i to by było e, w, w większości gier na playacza trójkę, mam kilka padów i teraz tak siedem tytułów raz oj oj, oj 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 raz dwa trzy cztery pięć siedem tytułów właśnie na na Xboxa Onea którego też kupiłem, aktualnie pożyczyłem, sobie sięgnę tylko po karteczkę. Bo teraz tak na Xboxa 360 sobie kupuję te gierki, które nie wyszły na, na Plejacza trójkę. Także tu mam zestaw 34 gier na zwykłego Xboxa tego 360. I mam jeszcze około 84 gier na klasika. Klasika już mam, jakiś kupiłem właśnie. Hmm, na, na miejscu. Tu są te wszystkie tytuły, które mam na klasika. Przy czym e, uwielbiam na pewno gierkę Coldfirm. Tutaj muszę sobie z, czy do części gier dokupić y, pudełka i okładki sobie dodrukować. Bo niestety kupiłem w takich trochę marnych, marnych y, y, stanach, ale trudno. Y, mam też tonychołki tutaj, właśnie, które też bardzo lubię. I oczywiście tu z boku jest mój y, Xboxik y, ułożony. Co jeszcze, gry na plejacza, dwójkę chyba pokazałem. Także sobie przeliczyłem, łącznie mam około 900 sztuk gier na dzień dzisiejszy. Tutaj jeszcze w kąciku pokażę Wam od razu, troszkę jeszcze pokazywałem figurki z Wiedźmina. Książkę, którą ostatnio dostałem, jeżeli chodzi o Wiedźmina od mojej przyszłej żony. Tutaj mamy tak, dwa Gamecube'y i tu mam tak, dwa pady niżej i jeszcze jeden koło v. Ja łącznie za te dwa Gamecube'y, łącznie z trzema padami, plus tą dostawką do odpalania gier z Game Boy'a, zapłaciłem chyba stówkę. Przyszło mi to, w ogóle konsole były ustawione na język niemiecki, obydwie działają, w takim kartonie, waliły fajami po prostu. No ale za dwa Gamecube'y właśnie z trzema padami, wszystko sprawne, dać stówkę, no to po prostu jak za darmo, tak. Tu mam mojego Play'acza dwójkę, w świetnym stanie, którego też kupiłem lokalnie u siebie w mieście. Od jakiejś dziewczyny chyba za 40zł i odbiór osobisty, a konsola praktycznie w ogóle nie używana, świetny stan. Także też e, tu mam mojego Wii, e, tylko nie ma tej górnej klapki, ja go też chyba kupiłem za 50zł. E, kontrolery dokupiłem na Olixie za jakieś chyba było od 10zł od sztuki, czyli tam gdzieś za 10zł kupowałem item gruchę i, i kontroler, ale to były jakieś zamienniki. Gościu miał tego od cholery żałuję, że nie kupiłem tego więcej na handel, ale, ale ważne że sobie: chociaż dwie sztuki kupiłem. Później tutaj mam, o to jest sroga akcja, tutaj mam około 50 sztuk ruskich tłoków gier z Playa. Dwójki po prostu taki wyryw na, zrobiłem na, na OLX, bo nie spodziewam się, że ktokolwiek jeszcze sprzedaje tłoki ruskie. No to może zrobię oddzielny filmik, wam to pokażę. Po prostu mistrzostwo świata. Jak, jak zobaczyłem, co, co to przyszło, na szczęście zadałem za to bardzo, bardzo mało. Myślałem, że to będzie super okazja życia, a niestety wyszło jak zawsze. Tu mam słuchawki, mówa, kamerkę do playa trójki. A stare, stare gazety jeszcze tutaj mam. Za czasów, jak kupowałem namiętnie CD gdzieś to z piwnicy wytargałem. Tu są nawet z 2000 chyba numery najstarsze, czy nawet jeszcze starsze. Nie wiem czy. Nie to... Tak, 2000 właśnie, 2001, 2002, 2003 także stare, stare gazety, które miałem na górze. Karton od trójki, słuchawki Padzik, na którym aktualnie gram, który jest bardzo fajny. Także Revolution Pro Controller, 2, też kupiłem. Prawie jak nowego, używanego od jakiegoś gościa, który mówi, że kupił, nie gra i rzeczywiście był w stanie idealnym, dałem za niego 150 zł. Do tej pory na nim cały czas gram. On jest to co prawda na kablu, ale dlatego nie muszę go ładować. Świetna, świetny, świetny padzik, po prostu mi się na nim świetnie gra. Muszę jakieś może recenzje zrobić tego pada. Od roku go już mam, także coś tam mogę powiedzieć na, ten, na jego temat. Słuchawki, oczywiście, mam też na kona drugiego, którego kupiłem kiedyś za 6 dych, Ech, jako zamiennik, ale żaden pad mi się nie popsuł. Mam tych padów od cholery, więc, więc ten stoi po prostu sobie jak nowy w pudełku. Moja PS Wita jeszcze tutaj. Zapakowana i zestaw Starling. O, no to te dodatkowa gra, której nie policzyłem jeszcze do, do zestawu, bo tam też jest płyta z grom wewnątrz tego pudełka ze stateczkiem. Także to jest, to jest całość mojej kolekcji gier na play, Playstationy, Xboxy i całą resztę tutaj tych moich sprzętów. Jakiś widz tam zadał mi pytanie, ile to kosztuje? Ja się nigdy na tym nie zastanawiałem, ile za to dałem. Ale tak sobie szacunkowo yy, przyliczałem, że jakbym traktował gierkę na Play'a czwórkę po 50 zł, bo mam różne tytuły od 20 do nawet 100, 100, 150 zł, yy, no to średnio jakbym policzył to za 50 zł za sztukę, to wyszło mi za gry na samego Play'a czwórkę jakieś 14 300. Jakbym policzył gierki na Play'a trójkę po 3 dychy, no bo mam tam tytuły od 10 zł warte, a nawet do 100 coś, yy, ale tak uśredniając za sztukę 3 dychy, no to wyszłoby mi 12 tysięcy ponad. Nie, za same gierki na Xbox y, Classic, gdybym liczył je tam, nie wiem, 10-15 zł, no to wyszłoby mi z jakieś 12, y, 1200. No i gierki tam na Xboxa 360, na około 700, i gierki na tam jeszcze chyba ym, te pozostałe. No to tak szacunkowo mówię, to jest pira, ze drzwi, szacunkowo jakieś 28 tysięcy złotych, ale to jest wydane przez naprawdę lata, lata zbierania tych gier. E, kupywania używek, e, promocji jakichś tam, hachmentów e, kupię taniej, sprzedam drożej. No, bo też trzeba tak kombinować. Yy, no to 28 no tysięcy jest to, jest to sporo, y, ale myślę, że ta kolekcja jeszcze, jeszcze e, się rozrośnie. Dostawię nową szafę, e, a że tak powiem Wam polecam subskrybować kanał, bo co miesiąc pojawiają się filmiki z tego, co udało mi się tam kupić, wyhaczyć po lombardach w Allegro, na olixie na facebookach moje wszystkie zdobycze. Także e, jak chcecie kliknijcie subskrybuj e, dzwoneczek czy co tam się tam klika. E, ja kanał na pewno będę chciał rozwijać. E, także dzięki za oglądanie i oby ten nowy rok był dużo lepszy od starszego.